Jeleniej Górze mamy kilka hal widowiskowo-sportowych, m.in. przy ulicy Złotniczej, Lubańskiej, Zespole Szkół Technicznych Mechanik Karkonoskiej, Państwowej Szkole Wyższej. Jednak władze miasta chcą wybudować halę z prawdziwego zdarzenia, taką na 2,5 tysiąca miejsc. Tylko gdzie? O to zapytamy naszych mieszkańców w kolejnym maratonie subiektywności. Może jest potrzebne, ale na pewno nie tam, gdzie chcą to wybudować, czyli na ulicy Lubańskiej. Wolałbym, żeby było to na ulicy Złotniczej. Na Złotniczej, czyli w miejscu tej starej, obecnej hali. Dokładnie. Dlaczego? Lubańska jest za daleko. Sądzę, że ludzie z centrum mieliby po prostu dalej. Ale z drugiej strony w centrum tutaj mamy halę przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, Sudeckiej, Złotniczą. Mamy również przy Zespole Szkół Technicznych Mechanik w Cieplicach. Ciężko znaleźć tak dużą halę. No w sumie tak, ale bo ja wiem, lepiej byłoby chyba dla miasta, jeżeli byłoby to gdzieś w centrum, niżej na uboczu. Ojejku, a gdzie jest miejsce proponowane przez urząd? No jeszcze nie ma takiego konkretnego. Nawet inwestor jest szukany, albo współinwestor. Między centrum a Zabobrzem gdzieś. Na przykład na ulicy Grunwaldzkiej. Na Grunwaldzkiej? Czemu na Grunwaldzkiej? Tam, gdzie ten stadion był, stary wojskowy. Może na Błoniach? Na Błoniach, dobre miejsce, w centrum. Że jest tam trochę miejsca, jest w miarę łatwy dojazd i niedaleko od centrum, także może tam, nie wiem. No. A jest sens w ogóle budowy takiego obiektu w Jeleniej Górze? Myślę, że jest. Mamy parę klubów sportowych i gdyby były jakieś fajne wydarzenia, to myślę, że cieszyłyby się zainteresowaniem. Moim zdaniem najlepszym miejscem będzie centrum, dlatego że w ostatnim czasie jest strasznie mało turystów w Jeleniej Górze, więc być może to trochę przyciągnie również okolicznych mieszkańców z miejscowości Szklarska, Karpacz, bo niestety widać, deptak wymiera. A nie wiem, szczerze mówiąc, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, nie zastanawiam się nad tym. Myślę, że tam, gdzie mieszka najwięcej osób. Bardzo dobry, chociaż nie jestem z tobą, ale to jest bardzo dobry pomysł. Zapytani przez nas mieszkańcy przyznali rację władzom miasta. Jeleniej Górze jest potrzebna hala widowiskowo-sportowa z prawdziwego zdarzenia. A co do jej lokalizacji, to najlepiej, żeby była przemyślana.